Czy masz świadomość? Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Jakub Majewski, prezes Fundacji ProKolej. Dzień dobry Panie Prezesie. Dzień dobry Państwu. Panie Prezesie, na stronie kolej365.pl czytam taki komunikat. Kongres entuzjastów i przyjaciół kolei to dwudniowe wydarzenie przygotowane dla osób, które działają aktywnie w organizacjach i środowiskach zaangażowanych w ochronę i promowanie transportu kolejowego. Skąd, panie Jakubie, pomysł na taki kongres? Nasza organizacja generalnie zajmuje się transportem kolejowym od dłuższego czasu, ale przeważnie jednak tym profesjonalnym, zawodowym wymiarem kolei. I zauważyliśmy, że jest sporo osób, które sprzyjają kolei, pomagają jej, chcą, żeby ona rozwijała się jak najlepiej i wcale nie są pracownikami tejże kolei, ale wywodzą się z różnych środowisk, które uważają, że transport kolejowy w Polsce powinien mieć się znacznie lepiej niż dotychczas. To są ruchy hobbystów kolejowych, ludzi, którzy zajmują się historią, zabytkami, odtwarzaniem pieczołowicie takich detali kolejowych, ale są to też środowiska ekologiczne, aktywiści dbający o swoje małe ojczyzny, w których brakuje często połączenia kolejowego. Są to wreszcie emeryci kolejowi, czy ci, którzy kiedyś w tej branży pracowali, przeszli gdzie indziej, nauczyli się czegoś więcej i chcieliby tą kolej zmieniać w swoich nowych zainteresowaniach. To wszystko takie środowisko w naszym odczuciu, w odczuciu organizatorów tego kongresu wymaga jakiejś integracji, wymaga zebrania w jednym miejscu, pokazanie, że jest nas dużo, że możemy wspólnie więcej, że możemy wspólnie wypracować takie mechanizmy, żeby ta kolej miała pozytywny lobbying, bo często tego w Polsce brakuje. Długo kojarzono kolej i lobbying na rzecz kolei wyłącznie ze związkami zawodowymi, a tak naprawdę potrzebny jest głos pasażerów, użytkowników, ludzi, którym zależy na tym, żeby ta branża była zdecydowanie szybciej rozwijająca się, żeby zdecydowanie więcej zwracano na nią uwagę, a nie żebyśmy wszyscy zajmowali się wyłącznie samochodami. No właśnie, jakby pan miał podać jakieś trzy przykłady takie z życia, które dowodzą, że taki kongres jest potrzebny i jakieś działania entuzjastów prokolejowych, obywateli, oddolne działania, aktywizacja społeczna tutaj jest potrzebna. Ja spotkałem bardzo dużo przykładów, chociażby wśród samorządowców, gospodarzy tych małych regionów, mniejszych miast, którzy mocno naciskali na to, żeby wróciły na tory pociągi, które wcześniej zlikwidowano. Takim przykładem jest Jurek Zuba z Zagórza, który sam nie jest kolejarzem, ale ma mnóstwo znajomych pracujących w tej branży i oni mu opowiadali o tym, jak głęboko sięgnęła degradacja kolei w Bieszczady, jak bardzo potrzebne są te połączenia ludziom, że to nie jest tak, że każdy w Polsce ma samochód, to nie jest tak, że wszędzie da się dojechać ciasnym busem i że rzeczywiście, jeżeli takie właśnie Bieszczady, nazywane szumnie polską Bawarią, ale w gruncie rzeczy zmarginalizowane, mają się rozwijać. Jeżeli chcemy, żeby tam byli inwestorzy, ale byli też turyści, żeby tam była młodzież, która wiąże z tym regionem swoje szanse rozwojowe, to tam musi być dobra komunikacja. I on właśnie walczy z tym wykluczeniem transportowym. Bardzo długi czas nie mógł się przebić, aż w końcu coś drgnęło. No ja muszę powiedzieć, że tego typu starania zawsze wymagają długich, długich miesięcy, najczęściej wręcz lat, żeby pisać, dzwonić,
rozmawiać z dziennikarzami, budować presję społeczną. No i w tym sezonie pojechały pociągi dalekobieżne do Zagórza. One jeździły już lat temu, rok czy dwa, natomiast dziś pojechały nad Solinę, pojechały do Łupkowa, w głąb Bieszczadów. To jest właśnie dowód na to, że jeżeli takie lokalne środowisko się zintegruje, to jest w stanie zainteresować władze regionalne czy nawet centralne. I to jest takie success story w moim odczuciu. Podobna historia Stowarzyszenie Kolej Beskidzka, które broniło przed likwidacją, przed fizyczną rozbiórką wręcz linię z Żywca do Suchej Beskidzkiej, udowadniając, że to odcinek sieci kolejowej, który łączy dwa województwa, którym mogliby z powodzeniem kursować pociągi do Zakopanego, ale również pociągi do Krakowa wożące studentów. No i właśnie po takich kilku latach naciskania znalazły się pieniądze najpierw na mały remont tej linii, przywrócono w ogóle przejezdność, ruszyły pociągi weekendowe. W tej chwili mówi się o tym, że ona znajdzie się w jakichś większych planach rewitalizacyjnych i w końcu będzie to normalny odcinek normalnie obsługiwanej sieci kolejowej. Takich przykładów mógłbym mnożyć, ale generalnie chciałbym posłużyć się nimi po to, żeby powiedzieć, że w Polsce jest bardzo wiele osób aktywnie działających na rzecz kolei. I często to są osoby spoza dużych miast, którym warto pomóc i warto pokazać takie pozytywne przykłady, żeby uwierzyli, że ich praca może przynieść konkretny rezultat i te tory mogą znowu zapełnić się pociągami, a te pociągi zapełnić się pasażerami. No, dobre przykłady. A panie prezesie, jakby pan miał doradzić osobie, która dzisiaj, nie wiem, dowiaduje się, że jakoś, że kolej, która do tej pory kursowała albo ma być i kursowanie ma być ograniczone, albo ma być zlikwidowane jakieś połączenie, albo takiej osobie, która po jakimś czasie frustracji, kiedy jakieś połączenie zostało zlikwidowane, uznaje, że warto jednak coś z tym zrobić, bo dalej się tak nie da. Co by pan poradził takiej osobie? Generalnie kolej jest takim organizmem, który jest dość odporny na taką prostą, zwykłą krytykę. To znaczy w wielu dziedzinach można sobie wyobrazić, że zorganizujemy grupę na Facebooku, zmobilizujemy kilku głośnych influencerów i oni wrzucą post pod tytułem "Nie ma pociągu, co za skandal" i ten pociąg się następnego dnia pojawi. No nic takiego się nie stanie. Kolej generalnie jest dość przyzwyczajona do krytyki. Niestety to jest taka dziedzina, którą wszyscy powszechnie krytykują i uważają, że działa źle, wcale nie tylko w Polsce, wcale nie tylko we współczesnych czasach. Przepraszam, czyli kolej jest... Tylko dopytam, bo pan powiedział, że kolej jest przyzwyczajona do krytyki. Rozumiem, że ci, którzy zarządzają tą koleją, są przyzwyczajeni, tak? Tak, ci, którzy zarządzają, ci, którzy pracują w tej branży, generalnie spotykają się zdecydowanie częściej ze słowami krytyki niż pochwały. Jeżeli pociąg jeździ punktualnie, jest czysty i kursuje często, to nikt niczego nie chwali w tym zakresie. Dopiero jak ten pociąg zacznie się spóźniać albo zrobi się w nim tłok, to wtedy nagle wszyscy mówią, że to działa fatalnie. Czyli kolej działająca normalnie jest przeźroczysta, jest niezauważalna, rzadko zbiera pochwały. Szkoda, bo w wielu innych dziedzinach, jak coś się zdarzy pozytywnego, to można o tym przeczytać w mediach. Tak jak mówię, kolej raczej kojarzy się z taką dziedziną, która działa źle i opowiada się głównie anegdoty o tym, ile czasu czekałem na spóźniony pociąg. Rzadko się mówi o tym, ile czasu stałem w korku i gdybym wsiadł w pociąg, to bym był już na miejscu. Tego typu komunikacje słyszę zdecydowanie rzadziej. Szkoda, bo to powoduje, że tą kolej widzimy w czarnych barwach. A przede wszystkim ją widzą w czarnych barwach ci, którzy z niej nie korzystają. Bardzo dużo osób krytykuje kolej, mówi, że ona jest niedobra, niesprawna, źle zarządzana. Ale na pytanie, kiedy ostatnio jechali pociągiem, najczęściej mówią, że 20 lat temu. Oni nie mają pojęcia, jak ta kolej funkcjonuje. Opowiadają o czymś, czego w ogóle w życiu na oczy nie widzieli. Narzekają najczęściej na to, że siedząc w swoim samochodzie zbyt długo stoją przed przejazdem kolejowym i to jest ich jedyny kontakt z koleją. My szukamy tych, którzy tą koleją jeżdżą, tych, którym na tej kolei zależy i chcieliby, żeby ona właśnie miała lepszy wizerunek, lepszy imidż i żeby w związku z tym
stawała się ważnym elementem naszego życia społecznego i elementem, którego brakuje, jeżeli ktoś go nam zabrał. Ale wracając jakby do tego pytania, bo pan zaczął mówić, że no jeden Facebook nie wystarczy, to ja rozumiem, że nie wystarczy, bo to jest inna materia, to co taka osoba gdzieś w jakimś mieście, miejscowości, wiosce w Polsce, od czego ona powinna zacząć, żeby tą walkę o kolej, o jej kolej po prostu wygrać? Czy masz świadomość? Dostarczamy ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. To właśnie to chcemy pokazać na naszym kongresie. To, że trzeba stworzyć jakąś podstawową chociaż grupę, organizację, komitet. Coś, co będzie miało konkretną strukturę. Coś, co będzie miało adres, coś, co będzie quasi instytucją, która zacznie się z tą koleją komunikować. Pojedynczy pasażer, pojedynczy człowiek może napisać skargę bądź reklamację. Najczęściej zostanie ona gdzieś wrzucona w gruby segregator skarg i reklamacji. Żeby wejść w dialog, potrzebuje organizacji, potrzebuje jakiejś struktury, która będzie partnerem do rozmowy dla kolejarzy. Tak ta branża jest zorganizowana. To jest branża, w której są same duże przedsiębiorstwa, to jest branża, w której są bardzo duże budżety, to jest branża, która ma bardzo duże zatrudnienie i ona nie prowadzi dialogu z pojedynczą osobą. W związku z tym, żeby taki dialog nawiązać, trzeba znaleźć wehikuł w postaci organizacji, samorządu, grupy osób, która ma jakiś szyld i może być rzeczywiście partnerem do takiej wymiany korespondencji przede wszystkim. Na kolej należy pisać, najlepiej pisać na papierze i najlepiej się podpisać i przybić stempel. Można wysyłać maile, ale nie wierzę generalnie w skuteczność tego typu nowoczesnych form komunikacji. To dość taka struktura tradycyjna. Kolej to taka struktura posługująca się bardzo tradycyjnymi metodami, przypominającymi znacznie bardziej administrację publiczną niż nowoczesny biznes. W związku z czym oczywiście możemy się na to zżymać, że ktoś nie czyta naszych maili, tylko zastanówmy się, czy my chcemy udowodnić komuś, że jest z tego niepunktualnego, brudnego, nieciekawego pociągu, czy chcemy z nim nawiązać dialog. Bo początkiem jakiejkolwiek zmiany powinno to być to, żeby zostać zauważonym i rzeczywiście ten dialog nawiązać. A co pan, co pan uznaje za największe wyzwanie, jeśli chodzi o debatę publiczną dzisiaj w tym obszarze, o którym rozmawiamy? Też nawet tą zarówno tą na poziomie krajowym, ale też na tym poziomie lokalnym, kiedy właśnie zwykły obywatel czy jakiś komitet, o którym pan wspomniał, po prostu zmaga się z materią w postaci polskich kolei państwowych. Wydaje mi się, że tutaj znamienne jest to, że do takiej debaty z tematami kolejowymi trudno się przebić, dlatego że ci, którzy powinni ją prowadzić w naszym imieniu, czyli na poziomie krajowym posłowie, senatorowie, na poziomie regionalnym czy lokalnym radni samorządowi, oni bardzo rzadko tymi pociągami jeżdżą. Znowu popadamy w tą pułapkę patrzenia na świat z kierownicy przez szybę samochodu. Tak? Jeżeli poseł nie jeździ pociągiem, za to jeździ wszędzie samochodem, to w swoich interpelacjach, zapytaniach, naciskach będzie się interesował głównie dziurami w jezdni. Będzie mówił, że gdzieś należy przebudować skrzyżowanie, bo on tam traci czas. I rzadko przyjdzie mu do głowy, że należy się zająć również tym, jaki jest czas jazdy pociągiem i czy przypadkiem ten pociąg nie mógłby pojechać sprawniej. To jest taka choroba generalnie naszych elit, która przyspawała te elity do samochodów i one cały świat obserwują zza szyby. Wyizolowane, ta szyba jest zamknięta. Przez szybę się nie rozmawia, przez szybę się nie czuje zapachów, przez szybę się nie czuje rzeczywistości. Zamknięta w puszce, z której w poczuciu fałszywego bezpieczeństwa obserwujemy wrogi,
nieprzyjazny świat, którego nie chcemy być częścią. Wsiadając do pociągu, zaczynamy być częścią środowiska, które tym pociągiem jedzie. Czekając na ten pociąg, mamy kontakt z otoczeniem danej stacji, zupełnie inna perspektywa. I wydaje mi się, że tak trochę opowiadam o czymś, co pozornie jest niezwiązane z tematem, ale wydaje mi się, że ta perspektywa jest bardzo ważna, żeby ten dialog obudzić. Najlepiej jest szukać ludzi, którzy z takiej komunikacji korzystają. Trudno jest ich znaleźć w tych rzeczonych strukturach parlamentu czy wśród radnych, ale mimo wszystko trzeba szukać, a jeżeli nawet ich tam nie ma, to przekonywać, że świat nie jest tylko światem samochodów. To teraz trochę jeszcze o narzędziach. Ostatnio, tak jak pan opowiadał, to z jednej strony przypomniał mi się taki film dokumentalny, który jest u nas na kanale Instytutu Spraw Obywatelskich, Wpuszczeni w korek, i tam w końcówce jest właśnie komitet protestacyjny, który walczy o przywrócenie transportu publicznego bodajże w Waszyngtonie. Natomiast druga refleksja, jak się pana słuchałem, to przypomniał mi się państwa raport Fundacji ProKolej, który ostatnio wydaliście i który może być też takim, rozumiem, dobrym narzędziem, takim know-how, podpórką merytoryczną w tych różnych bataliach o kolej. Czy może pan powiedzieć coś więcej o tym raporcie? Rzeczywiście, teraz we wrześniu opublikowaliśmy raport, który nazywa się Kolej dla klimatu, klimat dla kolei, i to jest odpowiedź na to, że rok 2021 został ogłoszony w Unii Europejskiej rokiem kolei. Nie dlatego, że ta dziedzina nagle zyskała tak bardzo na uznaniu przez wszelkie grona decyzyjne, ale dlatego, że jest to jedyny środek transportu, który stanowi realną alternatywę dla naszego systemu mobilności czy logistyki pod kątem środowiskowym. Nie da się przewieźć wszystkich samochodami, nie da się zbudować tylu dróg, żeby na nich nie było korków, ale przede wszystkim transport samochodowy obciąża środowisko w tej chwili w 3/4 z całej emisji transportowej w Unii Europejskiej, i ta emisja rośnie. Pociągi odpowiadają za niecały 0,5% tej emisji, czyli przełożenie ładunków na platformy kolejowe, przeniesienie, zaproszenie pasażerów, którzy dzisiaj siedzą w samochodach, do pociągów, oznacza, że chronimy naszą planetę, oznacza, że chronimy nasz klimat, również nasze zdrowie, również nasze otoczenie, również przyrody, które jest wokół nas. To jest tak naprawdę jedyne na dzisiaj narzędzie, które może realnie spowodować, że transport przestanie niszczyć przyszłość naszą czy naszych dzieci. I stąd rok kolei, i stąd nasz raport pokazujący, że to jest nowy, w zasadzie na nowo wypunktowany argument mówiący o tym, że potężną przewagą transportu kolejowego jest jego niska presja środowiskowa, a wkrótce, zdecydowanie najszybciej ze wszystkich gałęzi transportu, kolej może stać się zeroemisyjna. Chociażby dlatego, że już jest elektromobilna. My mówimy o samochodach elektrycznych, które kiedyś będą jeździć po naszych drogach, a pociągi elektryczne już jeżdżą po naszych torach. I nikt jakoś specjalnie się nad tym nie zachwyca. Nikt nie mówi, wow, mamy pociąg elektryczny, wykorzystajmy go. Puśćmy ten pociąg jak najczęściej, żeby zawiózł jak najwięcej pasażerów, jak najwięcej towarów, bo każdy kilometr, który pokonał ten pociąg, to są oszczędności w kilogramach liczone CO2 wyemitowanego do naszej atmosfery. To są oszczędności w mniejszej liczbie wypadków i służbie zdrowia, które wypadków musi liczyć, leczyć. To są oszczędności po stronie kolejnych wyasfaltowanych kilometrów dróg czy parkingów. Nawet ci, co jeżdżą samochodami, powinni się z tego cieszyć, bo jeżeli narzekają na sznury tirów, które blokują im prawy pas ruchu, to niech sobie pomyślą, a gdyby te tiry nie jechały tutaj, tylko były postawione na platformach kolejowych i jechały zupełnie niezależną, tranzytową, bezkolizyjną trasą, to nawet tym kierowcom byłoby wygodniej, gdyby kolej w Polsce była lepsza. I to jest z takimi wiadomościami, z takimi przekazami chcemy z naszego raportu i z naszego kongresu wyjść, pokazując, że ludzie, którzy są hobbystami kolejowymi, którym zależy na kolei w tej mikroskali, mogą być świetnymi ambasadorami tej dziedziny w skali całego kraju czy z całego społeczeństwa.
No dobrze, to na koniec proszę jeszcze powiedzieć, kiedy kongres się odbywa, jak można na niego trafić, czy w jaki sposób, gdzie się dostać. Kongres odbywa się 16 i 17 października w Piasecznie koło Warszawy. Pomysł mamy taki, żeby zaprosić wszystkich, którzy uważają, że mogą swoją cegiełkę do tego rozwoju kolei dołożyć. Wcale nie muszą dużo umieć, mogą spotkać tam właśnie starszych kolegów, ludzi, którzy już czegoś dokonali. Oni chętnie podzielą się tą wiedzą. Kongres ma też taki powszechny charakter, tak jak opowiadałem na samym początku. Nie chodzi tutaj o spotkanie biznesowe, wręcz przeciwnie, o pewną integrację środowiska. Dlatego za jakąś symboliczną opłatą rejestrujemy wszystkich, którzy są zainteresowani. Dajemy ze swojej strony nocleg, dajemy ze swojej strony wyżywienie, po to, żeby nie tworzyć bariery dla kogoś, kto chciałby przyjechać, ale jego budżet na to nie pozwala, żebyśmy się mogli rzeczywiście spotkać, policzyć, zobaczyć, jakiego typu problemy mamy i czy przypadkiem nie jest tak, że ktoś próbuje wyważać otwarte drzwi, bo w innym regionie Polski, w innym momencie bardzo podobny problem udało się rozwiązać, znaleźć instrument, który zadziałał i tak naprawdę wystarczy przenieść to na konkretny przykład. Na tym nam zależy, żeby zwiększyć skuteczność tego środowiska, żeby zbudować kontakty i żeby w ważnych dla dużej kolei, zawodowej kolei sytuacjach móc też posłużyć się tym argumentem, czy skorzystać z mobilizacji społecznej różnych aktywistów rozsianych po całym kraju. No dobrze, to w tym miejscu postawmy kropkę. Ja jeszcze tylko dodam, że szczegóły możecie Państwo a propos kongresu znaleźć na stronie kolej365.pl. Tygodnik Spraw Obywatelskich objął patronat medialny nad tym wydarzeniem. Z Państwa i moim gościem dzisiejszym, prezesem Jakubem Majewskim w Tygodniku Spraw Obywatelskich jest również w aktualnym numerze wywiad tekstowy, więc zapraszam też na stronę Instytut Spraw Obywatelskich.pl. Panie Jakubie, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo i jeszcze raz zapraszam wszystkich, którym spodobała się ta idea, do przyjazdu do Piaseczna. A Państwa żegna Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!